Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj Wam chciałem pokazać bardzo ciekawy filterek firmy AquaL. Jest to filterek Multicani. Filterek ten można rozbudować od zestawu startowego, to jest ten pojemnik na samym dole. Kupuje się go z całym oprzyrządowaniem, czyli z kablami, końcówkami i pompką. O ile mnie pamięć nie myli, bo to kupowałem parę lat temu, chyba coś koło 150 zł. Natomiast jeżeli macie większe akwaria, możecie ten filtr bardzo szybko rozbudować, dokupując dodatkowe pojemniki. Tak wygląda na przykład dodatkowy pojemniczek. Pokrywę się tylko przekłada z tego dolnego na następny pojemnik. I tak wyglądają pojemniczki. Pojedynczy pojemnik. Także można to nawet do kilku elementów rozbudować do bardzo dużego akwarium. Przy wyciąganiu tego, przy rozłączaniu zestawu jest tutaj taka szybko złączka. W tej chwili jest odpięta, to jest to. Także można sobie go bez problemu odpiąć. Woda Wam nie cieknie, bo ja tutaj jak widzicie mam cały zestaw filtrów. Także woda jest zamknięta i wlot i wylot i nie ma problemów po prostu z zamykaniem tego. Natomiast filtr musicie sobie rozbierać albo w jakimś misce, albo w jakimś wiaderku, bo jeżeli odkręcicie obojętne, który by nie element, to spłynie Wam woda. I tak jak powiedziałem, musi być to w jakimś pojemniku robione, czy wannie. Dlatego, że po prostu Wam się to wszystko zacznie wylewać. Jedyny mankament tego filtra, to jest trochę toporne to otwieranie tego. Nieraz to przeskakuje i czasami jest problem z zakręceniem lub odkręceniem. I następna rzecz, która mi się raz trafiła przy użytkowaniu przez parę lat tego filtra, było właśnie to, że nie posmarowałem uszczelki wazeliną, tylko zakręciłem na sucho, bo kupiłem z Zoolixem i była ta uszczelka zakurzona. No i efekt tego był taki, że zaraz po skręceniu, po włączeniu filtra buchnęła woda i okazało się, że uszczelkę przerwało, także trzeba myć uszczelki bardzo dokładnie, jeżeli macie na przykład jakiś Zeolix czy coś tego typu, co jest suche i zakurzone, i po prostu trzeba tą uszczelkę dokładnie wymyć i wysuszyć i na przykład najlepiej wazeliną posmarować, żeby to lekko chodziło i oporów nie było. Tak jak mówiłem, zestaw startowy, czyli ten pojedynczy pojemnik na samym dole, bo on, jego się kupuje raz, natomiast te elementy dodatkowe z różnymi absorbentami dokupuje się dodatkowo. I ta pokrywa jest za pierwszym razem. To kosztuje chyba, nie pamiętam czy mówiłem, około 150 zł cały zestaw. Natomiast na przykład taki pojemniczek z zeolitem, chyba z tego co pamiętam, około 40 zł. Także osobiście polecam ten filterek. Bardzo ładnie się to sprawuje, nie mam z nim żadnych kłopotów. I tak jak mówię, można to w każdej chwili rozbudować. To by było na tyle. Zapraszam na mój kanał Milano 1972 i związany z akwarystyką, elektroniką, majsterkowaniem. Dziękuję, na razie.